Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania uchwały nad punktem 6 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego do zadań inwestycyjnych planowanych przez lata 2017-2022 do realizacji w latach. Proszę o poprawkę 2.14-2.16. Bardzo proszę Państwa Radnych o poprawkę 2.14-2.16. Pan Radny Janusz Andrzej Kowalny, proszę. Wnioskuję się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pod nazwą opracowanie projektu doposażenia ogrodnika Jordanowskiego wraz z realizacją osiedlu Centrum D5 zgodnie z poniższym zestawieniem oraz paragraf drugi. Wnioskuję się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pod nazwą opracowanie projektu doposażenia ogrodnika Jordanowskiego wraz z realizacją osiedle sportowe 25A zgodnie z poniższym zestawieniem. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania dzielnicy 18 Nowa Huta realizowanego w cyklu dwuletnim. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. W takim wypadku przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy. Nie wszyscy. Kryścia Kosowska. Bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na punkt numer 6.